Jak co roku o tej porze w murach Nickiego Zamku króluje fantastyka. Od 21 do 24 czerwca w murach tej gotyckiej budowli dosłownie tętni życiem, a to za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki. W tym roku na zwiedzających czekało wiele atrakcji. Tradycyjnie w festiwalowej księgarni można było zapoznać się z najnowszą, jak i klasyczną literaturą fantasy. Łącznie przygotowano około 1400 tytułów, wśród których nie zabrakło twórczości gości honorowych Davida Webera oraz Nicka Pierumowa. Nie zabrakło również rodzimych pisarzy, takich jak Marcin Przybyłek, który podczas jednego ze spotkań autorskich ukazuje obsesję dążenia do sukcesu jako cechę wspólną współczesnego społeczeństwa oraz kultowych postaci science fiction, takich jak Nazgule czy też Sithowie. Ich wszystkich cechuje, można powiedzieć, nienasycenie. Dążenie do czegoś, bez czego nie są kompletni, bez czego jakby nie akceptują egzystencji, można powiedzieć. Sithowie ciągle węszą, prawda, wyją, szukają pierścienia. Nazgule. Sithowie nie potrafią żyć bez władzy, muszą kontrolować wszystko, swój los, przeznaczenie i innych ludzi, prawda? A Mundz nie może żyć bez udowodnienia światu, że ptak, którego rzekomo odkrył gdzieś tam w południowej Ameryce, istnieje naprawdę. I wszyscy w środku gorzknieją. Będę się starał swoich słuchaczy przekonać, że te wszystkie trzy rzeczy mogą symbolizować to, co we współczesnym świecie jest na piedestale. Sukces. Czyli dążenie do tego sukcesu stało się religią współczesnych ludzi, którzy zaczynają cierpieć przez tę religię. Jakby nie doceniają tego, co mają, nie doceniają tego, co jest, nie doceniają tego, kim są. Niezależnie, czy jesteśmy fanami fantastyki, podczas trwania festiwalu z pewnością każdy znalazł coś dla siebie. Organizatorzy już dziś zapewniają, że przyszłoroczna edycja będzie równie ciekawa.